Na co komu aklimatyzacja? Luis Fernandez popisał się hat-trickiem w swoim debiutanckim meczu w barwach Lechii Gdańsk. Hiszpan, który zamienił w tym letnim oknie Wisłę na Lechię, błyszczy i właściwie nie potrzebuje jakiegoś okresu przygotowawczego. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po spotkaniu Chrobrych Głogów Lechia Gdańsk. Wynik w Głogowie to zwycięstwo Lechii 4-2. No i generalnie bardzo dobry mecz podopiecznych Grabowskiego. Tak się zastanawiam, bo gdzieś tam przed początkiem sezonu prorokowałem, czy właściwie typowałem Lechię jako taką drużynę, która będzie nieźle wyglądać i przede wszystkim, która awansuje. No oczywiście łatwo wyciągać wnioski po pierwszym meczu i gdzieś tam dorobić sobie ideologię do moich przewidywań, natomiast widać, że tutaj Lechia naprawdę nieźle wyglądała. Przede wszystkim świetna reakcja na tą straconą bramkę. Gola, którego straciła właściwie zaraz na początku tego meczu, to jest stały fragment i Bugadis, który trafił. Później mamy taki naprawdę kawał ciekawej gry i powiedziałbym, że to jest też taka fajna gra, patrząc na zachowania rywali, a więc niekoniecznie powiedziałbym pchanie się w pole karne, tylko mądra reakcja na to, co się dzieje i próba uderzeń z dystansu, bo to jest najpierw piękny strzał Biegańskiego z dystansu, później Fernandez, który pokazuje, jak to się dokładnie robi, dostał piłkę, podprowadził sobie futbolówkę wzdłuż jakby linii pola karnego, no i przymierzył i uderzył nie do obrony. Mam wrażenie, że tutaj jakby wyszła taka, powiedziałbym, takie wyrachowanie i taka analiza tego, co się dzieje na boisku, no bo w drugiej połowie to również był konsekwentny plan i powiedziałbym odpowiedź na to, jak grał Chrobry, czyli zamknięty, natomiast Lechia tutaj jakby spokojnie grała swoją grę i punktowała rywala. Myślę, że Chrobry przegapił swój moment, bo początek to był naprawdę obiecujący. Później natomiast gdzieś to wszystko zgasło w tej drużynie Marka Gołębiewskiego, no i mówiąc całkiem szczerze, dziwię się, bo niby wszystko mieli w swoich rękach, ale nie potrafili jakby pójść za ciosem i strzelić drugą bramkę, żeby tutaj jakby zabezpieczyć sobie sprawę. W drugiej połowie ponownie Fernandez razy dwa, to są dwie bramki z rzutów karnych, generalnie 3-11 w tym meczu, no bo końcówka spotkania to jest bramka dla gospodarzy i również uderzenie po rzucie karnym, generalnie dużo tych rąk, dużo tych, powiedziałbym, fauli w polu karnym obu drużyn, natomiast ostatecznie to Lechia wygrywa, dobry początek sezonu, no i gdzieś tam byliśmy pewnie ciekawi, jak może wyglądać ta drużyna, która tylko, przypomnę, no przeszła jakby potężną rewolucję kadrową i tutaj właściwie wszystko się zmieniło, ciężko mówić o jakimś trzonie, który pozostał, natomiast poza Fernandezem myślę, że można pochwalić Kałachura, który naprawdę nieźle wyglądał, no i też pełni w tej drużynie taką rolę, jakiej można było oczekiwać, czyli nie tylko jest lewym obrońcą, wahadłowym, ale też jakby jest ważnym elementem w tym rozegraniu akcji. Często on jakby inicjuje ataki, no i jakby jest autorem takiego, powiedziałbym, pierwszego podania do przodu, no i gdzieś tam kilkukrotnie dzisiaj popisał się właśnie taką, powiedziałbym, asystą drugiego stopnia. Dobry wynik, natomiast myślę, że Chrobry mógł zdecydowanie przycisnąć, przede wszystkim pójść za ciosem i na początku wyglądać troszeczkę lepiej. Tak się nie stało. Porażka podopiecznych Marka Gołębiewskiego, no i zwycięstwo drużyny z Gdańska. Zobaczymy, czy Lechia pójdzie za ciosem, czy gdzieś tam dołoży coś więcej po tej pierwszej efektownej wygranej. Czas pokaże. Ja mówiłem, że to może być kandydat do awansu, no ale oczywiście przed nami jeszcze długi sezon, więc no ciężko w tej chwili cokolwiek prorokować na podstawie jednego spotkania. Dzięki, kanał 365 dni o piłce. Oczywiście zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj na dole. Pamiętajcie także o live'ach dotyczących Fortuna Pierwszej Ligi. Środa, godzina 17:30. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.